prasa Vacuum Press VPF2, przeznaczona do oklejania folią PCV frontów meblowych, parapetów oraz wszelkiego rodzaju elementów prostych lub krzywoliniowych. Zamontowanie membrany silikonowej daje również możliwość gięcia i oklejania okleiną naturalną oraz kształtowania płyt mineralno-akrylowych. Obok tego urządzenia trudno przejść obojętnie. W oczy rzuca się nietypowa konstrukcja kopuły grzewczej, dzięki której dostęp do stołu roboczego jest możliwy z każdej strony. Nietypowe są również rozwiązania techniczne. Promienniki ciepła zastosowane w grzałkach znacznie przyspieszają proces prasowania, ale też zapewniają równomierne grzanie. Do pracy prasy potrzebne jest sprężone powietrze o wielkości 6 bar. Związane jest to z podnoszeniem kopuły grzewczej, jak również z blokadą grzania. Ta ostatnia funkcja jest aktywna, kiedy prasa pracuje w trybie automatycznym. Wprowadzony wcześniej przedział czasowy jest automatycznie odczytywany, a po osiągnięciu zadanej temperatury włącza się zawór prasowania. Przy kontynuacji prasowania następuje chłodzenie folii. Jeśli minie zadany czas chłodzenia, prasa przechodzi w stan gotowości i możemy przystąpić do wycinania elementów.